Słuchaj, dlaczego dzisiaj sadzi drzewa? No bo partia ta PiS z rządu wycina tak dużo tych drzew, no że niedługo po prostu lasów nie będzie. Myślisz, że takie sadzenie drzew jest ważne dla ludzi? Na pewno. Będzie zachęcał swoich kolegów? Tak. A dzisiaj z kim jesteś tutaj? Swoją mamą na razie. No, było nam bardzo przykro, jak widzieliśmy bardzo dużo drzew, które zostały wycięte. No i przeczytaliśmy o takiej akcji i tak naprawdę mój syn mnie namówił do tego, żeby tutaj przyjść. Myśli pani, że taka akcja jest pożyteczna i powinna... To jest kropla w morzu, no może coś tu może. A odpowiedzialni powinni ponieść jakieś konsekwencje za takie wycinki drzew? Mam nadzieję, że w przyszłych wyborach poniosą tego konsekwencje. Tam już jak to, tam się powoduje. A już tam przypią. Dobrze, dobrze. Ona sobie poradzi, bo teraz jest z wodą. Tu już daje ziemię, ziemię mam.